Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejna część nagrywania przygód z MTZ-em. Pokażę wam co i jak. Ja tutaj mam na razie w garażu rozpierdziel. Ja tu sobie dłubałem, tak jak mówiłem wam wcześniej, że wszystkiego też nagrywać by długo zajęło czasu, tym bardziej, że jeszcze obowiązki związane ze zwierzętami i innymi rzeczami, po prostu pójść czasami na herbatę, bo też nie jakoś komfortowo wielce się robi tutaj. Ale dobra, wiecie co, ja wam pokażę tak. Chcę dzisiaj sobie pomyć, dlatego myjkę trochę wyciągnąłem na dwór, jest plusowa temperatura, jakaś tam minimalna plusowa. I chcę to sobie pomyć, miskę olejową i takie tam rzeczy. Ściągnę tuz, wyciągnę przedni napęd i też go umyję, bo to jest wszystko zasrane przez ten serwomechanizm modny. Tutaj mam pierwsze części, bo ja sobie katalogowo wypisuję to. I tak, mamy siłownik C50, mamy stworzeń, ale tylko do wąsa. I dwa stworznie, bo myślałem, że są dwa identyczne, co chodzi do stworzenia i omocowania samego siłownika. Okazuje się, że są dwa rodzaje. Do tego idzie inne gniazdo po prostu do mocowania i dzisiaj będzie kolejne zamówione. Na razie to tak sobie zamówiłem wstępnie. Mamy co tutaj? Druga tuleja gdzieś leży, ale dwie sztuki są, bądź w razie tulei. Dwie tulejki do przedniego napędu. Ja wam zaraz pokażę, jak to jest wytłuczone. Powiem kilka słów. Co i jak. Mianowicie, decyzja padła na to, że pójdą nowe pierścienie i nowe tuleje. Z tego względu, że tłoki są w dobrym stanie, w dobrej kondycji, także nie ma sensu wymieniać, nie ma sensu się czepiać ani dołu, ani tych tłoków. Tłoki zostaną wymyte, bo wyciągam tuleje, mam ściągacz. Taki prymitywny samoróbkę ściągacz. To popożyczony jest akurat, już gwint jest zerwany, także będzie trzeba sobie jakoś radzić. Tłoki są czteropierścieniowe i teraz tak, bo jeszcze są tańsze zestawy pięciopierścieniowe, tylko że mają większy opór, co chodzi o gładź powierzchnię tarcia tulei z pierścieniami. I MTZ się mniej wkręca na obroty. Tu jest czteropierścieniowa wersja i tu w zasadzie różne były montowane, o 3, 4 lub 5. O, tu jest czteropierścieniówka. I zostaniemy przy czteropierścieniach, bo jest lepiej moim zdaniem. Tylko że po prostu będzie ten. Tutaj jakoś sobie śrubę znalazłem. Zaraz wam pokażę. Do wykręcenia tych tulei, bo to jest gwint w środku. Tak, moi drodzy. Jest jeszcze zamówiony prawy wąs. I dron dzisiaj, znaczy wczoraj wypisywałem numery, co chodzi o ten stworzeń i cały drążek kierowniczy z TS-a. Belarusa TS-a. Serwomechanizm do wywalenia, to tam będzie od nowa zbudowane to wszystko. Tutaj mam z kartonu sobie wybiłem, po prostu żeby flansze wywiercić, dziury z płaskownika, tu będzie ten podstawa z jakimś, nie wiem, płaskownik, cokolwiek, jakiś profil, żeby przemocować później wyżej orbitrol i dać zbiornik jeszcze tutaj. Pewnie zbiornik, mówię, 80 jakaś. Coś z dużej serii, po prostu ze Tora Ursusa, chyba. Nie wiem, ja go tak przyszykowałem, żeby przed całkiem odczepić, bo oprócz tulei okazuje się, że jeszcze ma luz na łożyskach w mostach. Ja wam zaraz to zaprezentuję, wszystko pokażę co i jak. Postawię GoPro specjalnie. Wszystkiego tak już ostro nie luzowałem, żeby było co nagrać. Ja wam zaraz powiem kilka słów. A, i odnośnie dla ciekawych, którzy oglądają mnie, wiecie co chodzi o ten post, co dałem na Spotet. Moim zdaniem tego długo nic nie powtórzy, bo jest aż ponad 520 reakcji na komendy. I 370 bodajże chyba komentarzy. No normalnie szał pał. Co prawda wiecie, ten post niczego mi nie da, tak naprawdę. Dobra, prezentuję wam luz. Widzicie co się robi? Dobra, ja teraz wezmę sobie, popuszczam.
śruby, szpilki. Z tego względu, że teraz będzie mi lepiej, bo jak szybko przepię, to wcale nie będzie lepiej. Dlatego teraz poluzuję. Dobra. Poluzowane. Przedni napęd wyjmę, bo muszę się streszczać i ściskać poślady. I to wyjmiemy, wyjmiemy sobie cud. I cud będzie do wymycia. Dzisiaj Miko jeszcze chce ten pomyśl sobie to, to sobie już od razu to umyję, żeby było. Głowica, nitka olejowa i ten cud chciałbym to umyć. Bo jest dostrzegane przez ten serwomechanizm. A robić w cudzie to też nie jest taka za fajna sprawa. Także lewarkuję go w górę. Troszkę będzie dymania. Wezmę, zwrócę na siebie. Nagrywa? Nagrywa. No i dobra, fajno. Także to chodzi o takie rzeczy jak tutaj budowa. Ja sobie jeszcze to przygotuję. Jakieś używam, wiecie, różne rzeczy. Tak naprawdę zbieranie na sali, bo wszystkiego się na złom nie wywala. Bo czasem jakaś sztaba, czy jakiś kawałek porządnej blachy, jakiejś grubościennej. Udaje się coś wyciąć, coś zrobić, naprawdę. A tutaj nie chcę stawać mocowania na podporę siłownika do mostu, tylko chcę zrobić, żeby to było rzecz tak zrobione i przykręcane do tej potężnej, takiego potężnego mocowania pod spodem, pod osią, żeby to element był tak naprawdę odkręcalny i nie przymocowany do przedniego napędu. Z tego względu, że te MTZ-y nie były przewidziane i nie mają otworów na te podpory do zamocowania. Tak samo jak stare zapory 12. Tutaj było też przerabiane na Orbitrol i też było trzeba przycinać też takim trochę tańszym kosztem, bo wąs trzeba trochę przerobić, co chodzi o siłownik i tam gniazdo przerobić i wszystko granczysty coś było zrobione. O, i to będzie trochę zabawy. Tym wszystkim, z tego co się orientuję, zobaczymy do oleju, tutaj do zwolni, jak to tam wygląda i co? Miałem coś jeszcze mówić? A, co chodzi o te wąsy, to tam koło kierosporowe i do inne podobno, trzeba będzie to powyjmować, podkręcać. A, wiecie co wam powiem? Nie wiem czy kojarzycie, czy oglądacie, czy jesteście na bieżąco o te prototypy Belarusa. 7, 5, nie wiem, dobra, nie powiem wam dokładnie modelu, żeby tutaj ten nie naściemniać, ale prototyp 2020 Belarusu. Belarus w ogóle nie, bo tam jest miniony wygląd. Mi się to cholernie podoba i szczerze mówiąc, jeżeli to by zaszło do produkcji, byłbym chętny na taki traktor, nowy. Fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje silnik z kata. Co chodzi o tego MTZ-a? Traktor, pomimo że no sporo przeżył w swoim życiu, on pochodzi z Agrony ze Szczecina, ten akurat egzemplarz. Mam jeszcze oryginalny nawet papier na niego. Powiem wam, tutaj się aż tak nic totalnie nie dzieje w tym MTZ-cie. On może być rozpieprzony, może mieć luzy, może, nie wiem, tam nie być to idealne, ale on jedzie zawsze. On upalał, on był taki, wiecie, niezawodny, pomimo że już jest rozgiełdany ten MTZ. No teraz troszkę poprawimy, co chodzi o komfort układu kierowniczego i kasowanie luzów. Tutaj porobimy silnik, troszkę stanie się żywszy na pewno. Te kabiny też by pasowało, nie wiem czy skończę w tym roku, raczej na pewno go nie skończę, ale technicznie go troszkę poprawię, na tyle ile pozwoli mi realizacja tego planu w zima. Bardzo chory. Tu będzie całkowicie niepotrzebny. Tego się całkiem odczepi, on tu już nie będzie, wrócą z powrotem obciążniki.
radę, nie? W rybówki mam cały komplet, a rybówce nie trzeba od księżników, bo po cholerę ma targać, jeżeli jest lodować. To na cholerę na przedniej osi tego księżniku to potrzebne. Ja specjalnie odczepiłem. Z rybówki. No tam jakiegoś sporego pniaczka. Jeszcze tak wyjdzie, że będę musiał coś wycinać, bo chyba tutaj kurde takiego pniaczka. Tak się składa, że nie będę miał. Będę musiał polecieć. No szkoda, że go w pronie to się zapauzować, to nie telefon. Nie, tutaj nie będę miał nic chyba. Mogę wam zaprezentować nawet ten rów. Chodzi o to. Jest, jakby nie było. Dobra. Ja się zastanawiam, co tu trzeba. Dobra, wiecie co? Zostawiam wam tak na widok. Albo zaraz zapauzuję, bo i tak będzie zmiana materiału. To ja na razie kończę to i zaraz wracam tu z pniakami. Będzie trzeba rynówko wyjechać, tę maskę muszę tu pokładać. Chyba i swoją Audi wyjechać. I tutaj będzie trzeba podstawiać. Dobra. Dobra, wiem co i jak. Do następnej części.